spotkałem się na śniadaniu, które zorganizowała ze względu na premierę i perfum w Warszawie. Było to śniadanie dla blogerek modowych, ale również ja tam się znalazłem. Następnie po takich krótkich rozmowach poszliśmy na szybkie zdjęcia street style, które trwały dosłownie minutę. Dookoła nas było mnóstwo paparazzi, jakichś fanów Ani, zupełnie obcych ludzi, więc było dosyć ciężko, ale udało się. Efekty możecie zobaczyć na joy.pl. A od siebie powiem tyle, że Ania jest naprawdę sympatyczną osobą, co spowodowało, że zdjęcia były przyjemne i naprawdę takie dla mnie i fajne.